witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, święta Zmartwychwstania to szczególny okres przy stole, z rodziną, szczególny okres spotkań z rodziną i przekazywania sobie wzajemnie wielu emocji i miłości. Życzę Wam, aby każdy z Was postarał się żyć w zgodzie ze sobą, żeby kochał siebie i kochał innych. Przeprośmy tego, z kim się gniewamy, nie odzywamy, złóżmy mu życzenia w te święta, wyciągnijmy do niego pierwsi dłoń. Wszystko zależy od nas, pamiętajmy o tym. Szczęście, spokój, zdrowie. Wszystko to osiągniemy poprzez pozytywne nastawienie, poprzez nieobszeranie się przy świątecznych stołach. Także pamiętajmy, ile możemy posiłków, żeby nie przejadać się, żeby jeść zdrowo, jeść jak najwięcej tych warzyw, owoców, żebyście dobrze się czuli. Dzięki temu będziecie mieli na wszystko siłę i będziecie emanować tą dobrą energią całą, żeby porażać innych przy stole świątecznym. Życzę Wam, aby ta atmosfera świąteczna przy tym stole zależała od Was i od przekazywania pozytywnych emocji drugiej osobie i drugiemu człowiekowi. Spójrzcie na siebie w te święta taką bardzo pozytywną energią, stańcie przed lustrem, powiedzcie sobie, jestem super, dzisiaj będę się śmiać, dzisiaj wszyscy razem ze mną będą się śmiać, dzisiaj będzie wspaniały dzień, życzę Wam takiego wspaniałego dnia, każdego, oczywiście życzę także mokrego dyngusa, żebyście lali się tymi perfumami i jak najładniejszymi, szczególnie kobiety, także mężczyźni, lejcie swoje kobiety perfumami, na pewno nie będą na Was złe, pokażmy innym, jak się kocha i co to znaczy, a dostaniemy to samo. Kochani, życzę dużo radości w te święta, bardzo dużo uśmiechu i przede wszystkim błogosławieństwa Bożego. Wszystkim mnóstwo buziaków i wesołych świąt.